jakaś masakra tam się stała z psami. Dobra, nie będę startował z Huty, tylko z Wielickiej, bo zaraz tu mieszkam. I pojadę przez Dolinkę Kobylańską, później przez park w Ojcowie. Przetestuję stalową ramę gravelową z antymaterii, którą już mam od jakiegoś czasu i myślę, że mogę coś nieco o niej opowiedzieć. Zakładam buty źleciwe znalezione koło śmietnika przed sklepem rowerowym. Taka jest historia tych butów. Może się dorobię już niebawem jakichś lepszych. Mają z 5 lat, odkąd je znalazłem. W sumie to znalazł mój kumpel, ale wstydził się je wyciągnąć z tego śmietnika i mnie zawołał. I sobie zabrałem. Pięknie. Trzeba jeszcze pod kolanówki podciągnąć. Mały i długi szkrab niestety zostaje sam w domu na parę godzin. Smutno. Ramę mam stalową, dlatego niektóre miejsca w ramie są nieosłonięte. Takie miejsca jak gwinty na bidony czy uchwyty na bagażnik będą rdzewieć, dlatego muszę to jakoś zabezpieczyć smarem. W sumie raz mi zimno, raz mi ciepło, a jest 1 czerwca. Także dość słabo to wiosna. Jadę szlakiem brzozowym. Tak, minąłem młyn Zabierzów. I opowiem może trochę, jak ta rama się sprawuje na takiej nawierzchni. Tutaj jest taka ścieżka ubitej ziemi. Z ubitej ziemi. Jest to rama na sztywnych osiach, stalowa, więc myślisz sobie, że stalowa to tutaj się pewnie fajnie gibie i tak dalej, ale to nie jest tak do końca, bo te sztywne osie dodają jej sztywności tej ramie i tej całej konstrukcji i jest sztywno, no. Podskakuje trochę ten rower. Poza tym mam dosyć wysokie ciśnienie, czyli bubara to też nie dodaje dużo komfortu na takiej nawierzchni. Miałem chwilę zwątpienia i pomyślałem, że przejadę tylko przez Dolinkę Bolechowicką, a Kobylańska jest trochę dalej. Ale nic z tego, jadę na Kobylańską. Jest dłuższa i myślę, że dam radę. Momentami do Dolinki jest znacznie pod górę, a ja kupiłem jakiegoś browara, wodę i coś do jedzenia. Jestem teraz ciężki, ale przynajmniej na miejscu będę mógł się napić piwka zimnego. Jestem tuż przy wjeździe do Dolinki. Można sobie tutaj usiąść i co? I wypić piwko.
będę sobie teraz tutaj siedział. W sumie trasa jest fajna. Przez takie mniej uczęszczane drogi po wyjeździe z Krakowa. Oczywiście wrzucę trasę w opisie. W sumie to piwo się skończyło, a czas leci i trzeba wracać do domu. Przejadę przez dolinkę, robię kilka zdjęć tej ramy, której miałem testować, w sumie ją testuję i opowiem coś o niej. Cały frame set kosztował mnie 2100 zł, plus malowanie 150 zł, plus dodatkowy lakier bezbarwny, który można sobie dobrać. Ja wybrałem super połysk. W skład frame setu wchodzi rama stalowa, widelec karbonowy z aluminiową rurą sterową, sztywne osie, hak tylnej przerzutki. Rama ma mocowania na hamulce w standardzie POST, więc pełnej grupy GRX nie zamontujecie, dlatego że zaciski GRX ma na flaty. Ale tam możecie dobrać inne zaciski Shimano, które będą współpracowały tak samo jak zaciski GRX-a. Rama, jak widzicie, ma wewnętrzne prowadzenie przewodów, linek. Miejsca, gdzie może wlać się i wlewa się woda, są zabezpieczone, z tego co widziałem, powłoką lakierą od środka. Miejsce, gdzie nie ma takiej powłoki lakieru, to rura, gdzie wchodzi sztyca. I z tego co widziałem, tam stal rdzewieje. Rama jest zgrabna i krótka, fajnie wchodzi w zakręty. Można fajnie pośmigać w terenie. Przy takich niewielkich nierównościach jak kamyczki fajnie to wszystko chodzi. Ja mam 1,73 m wzrostu i wybrałem rozmiar M. Myślę, że jakbym wygrał SK, to też dałoby radę. Tylko musiałbym dobrać dłuższy mostek. Pojadę trochę na skróty i mniej więcej w połowie drogi przetnę drogę, trasę i przejadę na dolinę Polechowicką i wrócę Polechowicką.